Cześć, witajcie, ja jestem Starek, jestem właśnie po nagraniu odcinka bez komentarza, w którym to wykonałem się dla Suki i powiem tak Saza. Ustaliliśmy z mamą, że ona wróci o 12. Jest 11:22, więc stwierdziłam, że zaryskuję i spróbuję nagrać ten finałowy odcinek. Mam nadzieję, że dobrze. Naprawdę dobrze by było się nie podtrzymać, ale po prostu zobaczymy, jak będzie finalna. Ja mam na tym nadzieję, że to się uda. Mam plan, jak to przejść. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj nie stracił. Nie mam zdecydowanie. To też się opłaciłam bez kontrola. No ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej ten raz od przejścia na 100%. Tak, to są skrypy, nie będzie się mało, bo to jest tego, aby kiedy wciągnie, to jest to skrypy. No i misja, że mamy na 100% z moją żoną. Wymiana. No, mam nadzieję, że uda się za pierwszy raz przejść. Nie no, zabiorę broń. Będę musiał od razu uciekać do garażu. To będzie micia na czas, niestety nie jest sens na micia na czas. Ale mam nadzieję, że faktycznie będę mogła pojechać do mojej krówki i tam zabrać drony, a następnie pojedziemy rozprawić się z Kataliną. Question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! No, czas zabić Katalinę. Za te wszystkie wkurzające misje, na które nas skazała w GTA San Andreas. Bo to najwyższa pora się zajmie, tylko teraz uciekamy. Uciekamy. Kurde, nie mam broni. Broni nie mam. Rozjedziemy ich. Rozjedziemy ich. Albo wiecie co? Pozostawimy ich tutaj. Mam nadzieję, że uda się uciec. Dobra, udało się. I teraz ten helikopter. Kurde, no ja mam nadzieję, że będę mogła pojechać po te bronie. Ja wiem, gdzie ten helikopter się kieruje, tylko teraz pytanie, co ja będę mogła po te bronie pojechać. No mam nadzieję, że tak. Oj, ale coś czuję, że... Może być skaz ten problem. Być może będzie misja nieudana, bo zgubiliśmy helikopter czy coś. Nie! Uciekamy! Dobra, idziemy tutaj po broni szybko. I teraz tak, samochód, cyrka jakiś samochód. Bierzemy ciebie. No i ja wiem, gdzie ona tam wyląduje, więc jedziemy tam teraz. Istota jest to, żebyśmy pojechali tędy. No i w 5 minut jakoś musimy się z tym wyrobić. Dobra, oni będą tutaj. Co teraz bierzemy się do roboty? Tutaj wodę zniszczymy. I ruszamy. No mam nadzieję, że zdążę. Jak Katalina wsiądzie do helikoptera, to trzeba od razu go zastrzelić. Nawet bym może teraz mogła spróbować, ale boję się, więc nie będę tego robić.
Wiecie co? Zdejmiemy te becki. Na wszelki wypadek, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Ech, a tego damy radę zdjąć? Okej. No serio? Co za blisko? Na co za daleko? Żeby mogę ten samochód zdjąć? Dobra, teraz się udało. No te samochody tutaj chcę im pozdejmować. Żeby oni do tych samochodów nie wsiadali. Dobra, i teraz zabijamy Katalinę. Gdzie ona jest? Jest! Dobrze! Katalina nie żyje! Teraz jest ten kartel! Co? Pozdejmować, szybko! Nie ma już czasu! Katalina nie żyje! Jest dobrze! Więc tylko ten kartel musimy pozdejmować. Się w sumie nie muszę tak spieszyć, bo zamiast zwolnić. Jednak warto zbierać te packi, bo gdyby te packi zbierzemy, to wtedy ta misja jest o wiele łatwiejsza. Dobra, czy ktoś tu jeszcze jest? Za pasem Katalinę zabiłam. Wy jesteście ostatnimi osobami, które... Dobra, ty jesteś ostatnią osobą, którą zabiję w tej grze. To jest chyba wszyscy. Jest, udało się! Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, because you know, I love you. I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? You know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. Aj, Maria, no i się doigrałaś. Koniec, koniec GTA 3. Udało się. Przeszłam najtrudniejsze GTA na 100%. Tam jednak w mojej pierwszej serii z GTA 3 się strasznie z tym bardziej denerwowałam na tą grę. I ostatecznie odpuściłam sobie jakiekolwiek psychodzenie tej gry 100%. Ale powiem tak szczerze, powrót Penetratora. Samo odkrycie Penetratora, samo odkrycie, że on nagrywał, na nowo zaczął nagrywać GTA 3 na 100%. I również, gdy odkryłam, że nagrywa na nowo GTA Vice City na 100%, to mnie zmotywowało. Dlatego, żeby ponownie nagrać części z uniwersum CD, jeśli chodzi o GTA, oczywiście to dać na paceta, i żeby faktycznie na 100% przejść. No i udało się! W Vice City udało się tym razem około na 100%. GTA San Andreas również, mimo problemów, udało się ostatecznie przejść na 100%. No i teraz GTA 3! Wszystkie te trzy najważniejsze części GTA ukończone na 100%, jeśli chodzi o uniwersum CD. Czy będzie GTA 4 nagrywane? No myślę, że ponownie GTA 4 będzie nagrywane, ale to wiecie co kiedy indziej, bo po GTA 3 ja planuję serię z Borderlands Tell, czyli gra o Telltale. Sprawdzamy, jak ta gra działa swoją drogą. Jest ok. Jak robiłam test, to nie było problemów. To jest jednak chyba jedna z tych starszych gier o Telltale, więc będę mogła spokojnie tę grę nagrywać sobie
bez potrzeby, bez potrzeby dawania laptopowi nie wiadomo jak ogromnego odpoczynku i nie powinno być problemów z cinami, więc no. Pogieda sytuacja wskakuje sobie raz z tej gry. Jeśli chodzi o reset laptopa, to chyba sobie jednak na razie odpuszczę. Reset laptopa chyba raczej być może sprowadza Q-Stop, C0, GTA 4. No zobaczymy, jak będzie mi na nowo działać Donkey Kong Demisson ewentualnie. Bo no, gdy będzie cieplejsza pogoda, to zamierzam oczywiście nagrywać Donkey Kong Demisson i Wiedźmina 3 z rana, gdy będzie taka okazja. No niestety na razie takiej okazji nie będzie, bo znowu oczywiście jest ciepło. Znowu są niestety te cieplejsze dni, no mimo tego, że teoretycznie powinno być zimniej, bo już no, niby nadchodzi jesień, właściwie to się już jesień rozpoczęło, no to jednak dalej te ciepłe dni są. Jeśli chodzi o samą GTA, no to cóż, to jest gra, która, w którą się raczej gra dla gameplayu niż dla fabuły, bo fabuły tutaj właściwie można by zdać, że jakiejkolwiek to praktycznie za nie ma. Nasz główny bohater to jest po prostu psychopata, który sobie wszystkich morduje, zabija dla pieniędzy i właściwie tylko tyle można na jego temat powiedzieć, to jest psychol. I no w sumie to tyle, no. GTA oczywiście ma tam jakiś swój klimat, ale to no, GTA ma tyle wkurzających mechanik, tak ma wkurzające misje, jest naprawdę, no jest to zdecydowanie ta część GTA, przy której się można najbardziej pokuzać. Niestety przez to, jak tutaj ogólnie ta gra wygląda, ta gra działa. Dobra, co ja mogę pominąć te napisy? O, mogę. No i cóż. Jest agitacja, jest oczywiście skopana do tego stopnia, że za przejście tej gry 100% nie dostajemy żadnej nagrody, nawet informacji. No ale bądź co bądź, agitacja jest na 100% ukończone. Zrobiłam wszystko, co się dało, więc agitacja mamy na 100% ukończone. Tym razem udało się agitacji nagrać nawet z polską wersją językową, więc jest co lepiej. No i to jest koniec agitacji, to jest koniec kolejnej serii na moim kanale. Jeśli chodzi o to, co będzie dalej, no to tak jak mówiłam, po agitacji wskakuje seria z Tales of Borderlands, czyli ta gra od Telltale. I żeby nie było, tak jak mówiłem, ja tą grę schodziłam. Schodziłam w tych sesjach, tak pograłam sobie przez 20 minut, żeby sprawdzić, jak ta gra będzie wyglądać. Więc znam pierwsze sceny z tej gry, no ale to, co się będzie dalej działo, to już będzie dla mnie całkowicie nowe, więc to będzie ta gra, którą będę poznawać na świeżo. Nie wiem, co się tam będzie działo, ogólnie nie znam fabuły, nie znam gry. To jest chyba gra, działająca się w jakimś innym uniwersum, ale kompletnie tej gry nie znam. Więc od razu mówię, że to, co się będzie działo w tej grze, to będzie dla mnie całkowicie świeże. No dobra, ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle i widzimy się w moich kolejnych seriach. Bywajcie!